Dzień dobry, witamy Państwa z Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Dzisiaj trzeci dzień tego wydarzenia, a przed nami kolejna rozmowa. Naszym gościem jest pan Marek Lipka, członek zarządu oraz dyrektor handlowy i supply chain Carrefour Polska. Dzień dobry, panie prezesie. Ja tylko jeszcze może dodam, że oczywiście Carrefour Polska jest firmą członkowską francusko-polskiej izby gospodarczej. Panie prezesie, no przed nami myślę, że ciekawa rozmowa w tym sensie, że wiele jest problemów w naszym kraju i jednym z nich jest oczywiście inflacja, która dotyka nas wszystkich i ta ciągle rośnie pomimo zapowiedzi rządu, że już to ma spadać. Czy ten wzrost cen na rynku widać też w waszych sklepach, w sklepach Carrefour? Jak odbierają to państwa klienci i co Carrefour robi jako firma, żeby to ewentualnie ograniczyć? Myślę, że przede wszystkim trzeba powiedzieć sobie, że już minął czas, w którym powinniśmy się ekscytować kolejnymi odczytami inflacyjnymi i śledzić to, ile procent miesiąc do miesiąca rośnie ten wskaźnik. Powinniśmy się zająć wszyscy działaniami, które pokażą nam możliwości wyjścia z tej sytuacji i zarówno poszczególni retailerzy, ale też inne organizacje muszą bardzo twardo stanąć teraz na nogach i proponować konkretne zmiany. Ta sytuacja, którą dzisiaj mamy, ona nie zakończy się za kilka miesięcy. To będzie kilka lat, w których będziemy zderzali się ze skutkami tego, co się dzieje obecnie. Dlatego też bardzo jasno trzeba sobie powiedzieć, jaki plan musi mieć każda firma. Ten plan musi zawierać jeden faktor, musi zawierać elastyczność. Ostatnie miesiące pokazały, że kilka testów takich, które miały firmy przed sobą, pierwszy to był COVID, później kiedy on się skończył, kiedy wszyscy myśleli, że będziemy pomału wychodzili, na prostą rozpoczęła się wojna, której konsekwencje czujemy wszyscy. To był kolejny test. I brak elastyczności w strategiach firm mógł doprowadzić do tego, że firmy mogły nie zdać tego testu. I tak się wydarzyło. Niektóre firmy rzeczywiście teraz mają duże trudności. Jeżeli chodzi o strategię firmy Carrefour, my dużo wcześniej, przed COVID-em, rozpoczęliśmy pewną naszą drogę, która dzisiaj daje nam rzeczywiście powód do zadowolenia. Wdrożyliśmy pewne zmiany, które dały nam dzisiaj efekt i dały możliwość walki z tymi negatywnymi wpływami, które są na rynku. Wdrożyliśmy rozwój marki własnej. Marka własna teraz w Carrefour Polska rozwija się najbardziej dynamicznie na rynku polskim. Wdrożyliśmy akcje związane z tym, żeby lojalizować naszych klientów. Nie od wczoraj mamy akcję, która daje możliwość dodatkowego dyskontu naszym klientom na wszystkie zakupy, które robią w naszych sklepach podczas weekendu. Klient teraz oczekuje tego, że oferta to nie będzie tylko jakaś bardzo mocna promocja na przykład na wielopaki, bo nie może jednostkowo zapłacić dużo, ale oczekuje, żeby regularnie mógł korzystać z jakiegoś dyskontu. I to właśnie oferuje nasza aplikacja, nasz dyskont na całe zakupy, czego nie ma nikt dzisiaj w Polsce. Kolejna rzecz to są mądre zakupy. Dzisiaj klient bardzo mocno się zastanawia, co i kiedy kupuje. Stąd też wyszliśmy na rynek ostatnio z taką akcją mądre zakupy i mądry obiad za 5 zł na osobę w rodzinie. Wydawałoby się, że to jest niemożliwe, ale jest to możliwe. Wystarczy odpowiednio przygotować przepis, wystarczy odpowiednio dobrać produkty. Ale to jest dopiero początek naszych działań. Na pewno na rynku za chwilę nastąpi wiele zmian, bo dzisiaj nie możemy mówić tylko o temacie cen. Temat cen, on jest, on będzie, ale musimy zacząć świadomie podchodzić do tematu dostępności produktów, bo to zaczyna być obszar, którym trzeba dobrze się zaopiekować. Mhm. No właśnie, no to tak jak słyszymy, utrzymanie tego akceptowalnego przez klientów poziomu cen nie jest łatwe, ale też Państwo no musicie utrzymywać, jak rozumiem, dobre relacje z dostawcami produktów. Tak? I tutaj też ten wątek, o którym Pan mówi, że te produkty muszą być. Czy otrzymujecie Państwo od tych dostawców prośbę o renegocjację kontraktów? Na pewno ta sytuacja, która miała miejsce podczas COVID-u na całym świecie,
w niektórych sytuacjach zatrzymało albo, można powiedzieć, zweryfikowała łańcuchy dostaw. Miało to miejsce również w Polsce. I te firmy, które tak jak Carrefour miały alternatywę do tego, dzisiaj mają większe pole manewru. My już od dawna wprowadzamy bardzo efektywną współpracę z lokalnymi dostawcami. Ja nie mówię o polskich tutaj producentach, którzy działają na rynku, to nie o tym. Ja mówię o stricte bardzo małych, lokalnych dostawcach, którzy może nie mają nie wiadomo jakiej siły produkcyjnej, żeby dostarczać do wszystkich naszych sklepów, ale mają siłę produkcyjną, żeby dostarczać do sklepu, który jest obok miejsca, w którym oni funkcjonują. My mamy w ostatnim czasie zaprosiliśmy do współpracy ponad 300 takich dostawców, którzy dostarczają ponad 4000 produktów do naszych sklepów. Kontrakt z nimi jest bardzo prostym kontraktem, jednostronicowym. Współpracę można rozpocząć z nami 48 godzin po podpisaniu tego kontraktu. To jest unikatowe rozwiązanie na rynku, nie stosują tego sieci. Raczej sieci bazują na dużych graczach, żeby zapewnili oni wolumen. I to jest nasza odpowiedź na tą sytuację, która jest teraz. Oczywiście dostawcy FMCG, z którymi pracujemy, dzisiaj przychodzą do nas, mówią o swojej sytuacji, trudnej sytuacji. To nie jest łatwe dzisiaj wchłonąć tak dużo kosztów nowych, tak dużo, nie nowych kosztów, tak nową wartość tych kosztów, tak jak energia chociażby, albo nie jest łatwo dzisiaj poradzić sobie z sytuacją, że niektóre fabryki, które były w Rosji bądź na Ukrainie, nagle zostały zamknięte i trzeba ten wolumen przenieść. Stąd też my jesteśmy w bardzo dobrych relacjach z naszymi dostawcami. Teraz jeszcze bardziej zintensyfikowaliśmy ilość spotkań po to, żeby na bieżąco wiedzieć, co się dzieje, wymieniać się informacjami i nie przygotowujemy, tak jak wcześniej, na przykład rocznych tylko naszych planów działań, ale wręcz spotykamy się i co miesiąc weryfikujemy je po to, żeby dostosować się do tej sytuacji, która jest. Właśnie też zaradzić tej sytuacji braku produktów i zaradzić temu, że może nie cała gama produktów jest dostępna od danego dostawcy. Mhm. No, wspomniał Pan akurat teraz o tym braku produktów i rzeczywiście coraz częściej słyszy się na rynku o możliwych niedoborach produktów, w szczególności importowanych, a w tym żywności. I czy Państwa firma ma problem z dostępnością produktów oraz co robicie, aby zadbać o... Jeżeli chodzi o dostępność produktów, to w zależności od tego, na który okres patrzymy w ostatnich miesiącach. Okres COVID-u to na pewno braki ogólnie na rynku w Polsce produktów były związane z przerwaniem łańcucha dostaw, chociażby za Azją. Natomiast teraz więcej problemów jest, jeżeli chodzi o temat związany właśnie z dostępnością produktów z branży FMCG, które były produkowane na przykład to co powiedziałem, w Rosji bądź na Ukrainie. Jeżeli chodzi o same produkty spożywcze, takiej żywności, która jest możliwa do wyprodukowania w Polsce przez polskich rolników, tutaj nie mamy żadnych problemów. Jeżeli chodzi o to, jak przygotowujemy się do tego tematu, że poszczególne branże FMCG czują już problem z dostępnością, to dzisiaj, jeżeli chodzi o strategię Carrefoura, tutaj mamy, można powiedzieć, delikatną przewagę co do dyskontów. Dlaczego? Dlatego, że dyskonty siłą rzeczy w swoim koncepcie mają dużo węższą ofertę. I jeżeli oni zaczną mieć problemy, to znaczy, że będą mieli dużo mniej produktów na półce. Nasza oferta jest bardzo szeroka. My mamy formaty hipermarketu, supermarketu w swoim portfolio. Tam oferta jest szeroka i też głęboka. Więc dla nas nie ma aż tak dużego obciążenia, jeżeli wypadną niektóre produkty. I to świadomie też robimy. Zawężamy ten asortyment, żeby dodatkowo nie frustrować klientów, że są jakieś braki. Próbujemy wtedy dać zamienniki na te produkty. Dlaczego? Dlatego, że to, co powiedziałem, nasza oferta jest i szeroka, i głęboka. To nam daje pewną elastyczność, która myślę, że teraz jest kluczem w każdej strategii handlowej. A czy kryzys związany z wojną na Ukrainie wpłynął na działania firmy w zakresie środowiskowym? Coś się zmieniło? Na pewno bardzo szybko, kiedy rozpoczął się ten ruch taki migracyjny obywateli Ukrainy, bardzo szybko w naszych sklepach powitaliśmy tych klientów, bo od razu widzieliśmy, że oni zaczęli robić zakupy w naszych sklepach. Widzieliśmy to w dużych miastach, ponieważ oni głównie osiedlali się na początku w dużych miastach.
Bardzo szybko też z naszymi dostawcami skreowaliśmy specjalne oferty dla tych osób. Dlaczego? Dlatego, że szybko widać było, że pewne przyzwyczajenia, które miały te osoby u siebie, zaczęły te osoby przenosić tutaj. Czyli te brandy, na przykład, które kupowali oni u siebie, nagle kupowali też u nas. Więc zadbaliśmy o to, żeby były dostępne te produkty, żeby była odpowiednia ekspozycja tego. Dodatkowo zaczęliśmy mocniej zwracać też uwagę na produkty, które już mieliśmy na naszych półkach, czyli produkty z Ukrainy. I rozszerzyliśmy ich ofertę. Ale to jest tylko namiastka tego, co robiliśmy. Oczywiście bardzo szeroka pomoc, którą w pierwszych tygodniach myślę, że wszyscy w Polsce świadczyli. To my również jak najmocniej wchodziliśmy w tego typu akcje. Od samego początku nasza firma współpracowała z Polską Akcją Humanitarną. I tutaj włączyliśmy się praktycznie już po pierwszych kilku dniach i bardzo aktywnie wspomagaliśmy Polską Akcję Humanitarną po prostu w dostawach produktów, które były później zagospodarowywane przez tą organizację, ponieważ no jest to, jakby nie patrzeć, lider w tego typu działaniach. Też chcieliśmy wspomóc właśnie w taki efektywny sposób tą organizację i docelowo obywateli Ukrainy. Na pewno to nie jest koniec tych wszystkich działań, no bo jeszcze konflikt trwa, jeszcze wojna trwa, to nie jest tylko konflikt, ale dzisiaj realna wojna jest parę kilometrów od naszej granicy. Stąd też myślę, że jeszcze model, który musimy dalej modyfikować do klientów pochodzących z Ukrainy, on będzie modelem, który będzie ewoluował i na to jesteśmy gotowi. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dla przypomnienia powiem, że naszym gościem był pan Marek Lipka, członek zarządu i dyrektor handlowy i supply chain w Carrefour Polska. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.